Hejka, hejka, witam. Witam ponownie. Ponownie jestem nad piękną, pstrągową wodą, którą zresztą widać tutaj za mną. Niewielka woda, nowa jak dla mnie. Jestem daleko od domu. Kupiłem sobie zezwolenie tygodniowe na inny okręg i pojechałem w poszukiwaniu pstrągów na inne wody, dotąd mi nieznane. Jestem daleko, daleko od domu. Woda wygląda pięknie, piękne tereny, bagna. Tutaj kawałeczek już szedłem. Właściwie to ciężko było mi dostać się nad wodę, no ale dotarłem jakoś. Także fajne, piękne, mało dostępne tereny, czyli to, co lubię najbardziej. No założyłem na początek taką twitchową przynętkę. Idę w górę rzeki. Szukam tradycyjnie kropasków. Czy coś się uda złapać? Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. No i do zobaczenia przy rybce, mam nadzieję. Na razie, hej. Słuchajcie, mam rybkę. Włączoną kamerkę miałem. Musiałem włączyć. O, jest taki kropelsek fajny. O, i się zerwał, bo bez zadziorki. Bo bez zadziorki są już wolny. No, jest rybeczka. Udało się. Wczesna godzina. I pierwsza rybka jest. Puszczamy szybko. Zdjęcie i puszczamy. Fajny kropula. Już taki 30... pod 40 prawie, no nie, 40 ton na pewno nie ma, ale... Zaraz to płynie. Już poszedł. Pięknie. Wczesna godzina i udało się. Nowa rzeczka. Nowa piękna rzeczka. Lecimy dalej. No i mamy piękną, fajną pierwszą rybkę. Niestety miałem wyłączoną kamerkę. Chciałem zaoszczędzić, że tak powiem, na baterii. Myślałem, że nic tutaj na tym odcineczku mi nie wyskoczy, a tu proszę, niespodzianka. I pstrążek jest. Pstrążek jest nie jakiś tam wielki, ale już taki pod 40. Także już fajny. Jest rybka, jest rybeczka, nie za duża. Ojej, 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 ale wariat. Zaraz pójdzie, wiedziałem. Bez zadziorki zrobiły swoje, ale nieduży. Nieduża rybka, także... Także niewielka szkoda. Próbujemy dalej. Coś się dzieje w każdym razie.
Ale była ryba. Był pstrąg i to chyba dosyć fajny tym razem. Spróbujemy jeszcze raz. No niestety. Fajne miejsce. Nie bardzo jest jak rzucić. Fajne tereny. Takie otwarte dosyć. Otwarte tereny. A rzeczka ładna. Wody sporo. Wody sporo. Rzeczka piękna. Rybki jakieś tam są. Rybki jakieś tam są. Fajne miejsce. Fajne miejsce jest. Jaki pstrąg wielki. Spod nóg, słuchajcie. Spod nóg. Ależ piękny. No kurczę. Większy podbierak i jeszcze problem. Już mam. Jest. Ale piękny. Ale piękny. Ależ piękny kropy. Ale piękny.
piękny kropek spod samych nóg. Patrzcie, jaki piękny, jakie kropy wielkie, czerwone, jaskrawe. Już. Opłacało się przyjechać. Już jest mega dzień. Super. Słuchajcie, tutaj rybka mi wyskoczyła spod samej burty. Piękny pstrąg. Piękne czerwone kropy. Już jestem mega szczęśliwy, już jestem mega zadowolony. Dopiero dziewiąta, po dziewiątej ledwo mam złapanego pierwszego pstrążka, trochę mniejszego. I teraz przed chwilą kapitalną rybę. Piękne czerwone kropy, jaskrawe. Rybka już w wodzie, zdjęcie zrobione. Tutaj dalej szerzej, tam dalej wężej, znowu pięknie, także ruszam dalej do boju. Słyszycie, co się dzieje? Rozpadało się. Jest dosyć ciepło, całe szczęście. No ale rozpadało się, więc postanowiłem, że wrócę do samochodu. Może przez ten czas przestanie padać. No i może jeszcze podjadę na jakąś tutaj rzeczkę w okolicy, albo może na tą samą, ale na inny odcinek. Na razie mamy fajne dwie rybki, szczególnie ta druga, piękna, pięknie ubarwiona. Jak będzie dalej, zobaczymy. To zobaczymy nad wodą, hej! Popadało, przeczekałem w samochodzie i zrobiło się ładnie. Wyszło słoneczko. Jestem na innym odcinku tej samej rzeczki. Podjechałem troszeczkę niżej. Tu jest więcej wody, widzę. Więcej wody. Głębiej. No i zobaczymy, czy tu może się jeszcze uda coś dołapać. Przynęty nie zmieniam na razie, bo mi się sprawdziła. Tutaj się... Fajna miejscówa. To jeszcze dalej zobaczymy. No jest. Fajny pstrąg. No i poszedł. No niestety poszedł. Ale pstrążek był. Jeszcze jeden. Szkoda, że zszedł. No ale będziemy jeszcze próbować dalej. Może jeszcze się coś złapie. Fajnie słonko wyszło, popadało, posiedziałem w samochodzie, poczekałem. Podjechałem w inne miejsce.
To jest ta sama rzeczka, tylko podjechałem niżej. Jest więcej wody. No rybki też są, jak widać. Ależ pstrąg wielki znowu spod nóg. Kurwa. Ale kaban. Ale kaban. Ledwo zaczepiony. Zaraz mi pójdzie chyba. Ale kaban. Teraz się zaczepił. No już go mam, już go mam. Już jesteś mój. Ależ wyszedł mi spod nóg znowu. Ha! Patrzcie tego kabana. Patrzcie tego kabana. Słuchajcie, rybeczkę wyczepiłem. Chciałem sobie zrobić foto z piękną rybką. No i skończyło się to tym, że rybka mi się wyślizgnęła tu w tym miejscu i wpadła prościutko do wody. Także niestety nie mam pamiątki. Trochę jestem zawiedziony, no bo piękna ryba. Ale ważne, że szczęśliwie szybko wróciła do wody. Cieszę się, że tutaj przyjechałem jeszcze na ten odcinek. Pójdę może jeszcze kawałeczek. Zobaczymy, może coś się jeszcze uda złapać. No jeszcze mi serce wali. Słuchajcie, zmykam do auta, robi się późno, daleka droga przede mną tradycyjnie. Przepiękna rzeka, przepiękne rybki, niedużo, bo chyba tylko trzy. Pierwszy pstrążek najmniejszy, tam myślę w granicach może 40 cm. Druga rybka już większa, myślę około 45, z pięknymi jaskrawo-czerwonymi kropami. No i trzecia rybka, zdecydowanie największa, myślę około 50 cm, piękna ryba na sam koniec. No szkoda, że nie udało mi się zrobić zdjęcia, rybka mi się wyślizgnęła, wpadła prościutko do wody, zabawnie to na pewno wyglądało, nieporadnie. No ale fajnie, że szczęśliwie szybko odpłynęła, wróciła do wody, także to najważniejsze. Na dzisiaj to tyle. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało. I do zobaczenia na następnych filmikach. Na razie, hej!